Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na wieki. Amen. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale znajdujemy słowo, którym chciałbym się dziś z wami podzielić i którym chciałbym was, moi kochani, zainspirować. Mojżesz był pasterzem trzody swojego teścia Jetry, kapłana Midianitów. Pewnego razu wyprowadził trzodę poza pustynię i przyszedł do góry Bożej, Choreb. Ukazał mu się wtedy anioł Pana w płomieniu ognia wśród cierniowego krzaka. Spojrzał, a krzak palił się ogniem, ale nie spłonął. Mojżesz powiedział: podejdę i przyjrzę się temu wspaniałemu zjawisku, dlaczego krzak się nie spala. Pan zobaczył, że podszedł, aby się temu przyjrzeć. Bóg zawołał więc do niego ze środka krzaka: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: oto jestem. I Bóg nakazał: nie zbliżaj się tutaj. Zdejmij sandały, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Mówił: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zasłonił swoją twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Pan zaś oświadczył: dość, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu, który jest w Egipcie, i usłyszałem jego krzyk z powodu ciemiężców. Znam więc jego cierpienie. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egipcjan, by wyprowadzić go do tej ziemi, do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do miejsca Kananejczyka, Hityty, Amoryty, Peryzyty, Hibity i Jebusyty. Teraz doszedł do mnie krzyk synów Izraela i zobaczyłem, jak ich Egipcjanie uciskają. Idź więc teraz, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. Wtedy Mojżesz zapytał Boga: kim jestem, że mam pójść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Odpowiedział: ja będę z tobą, a znakiem dla ciebie, że cię posłałem, będzie to, że gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Boże, Jezu Chryste, Duchu Święty, stajemy tu, w tym jakże dla nas świętym miejscu. Chcemy wsłuchiwać się w Słowo, chcemy to Słowo głosić, a nade wszystko wykonywać w naszym codziennym życiu. Prosimy o dary Ducha Świętego dla głoszenia i słuchania Twego świętego Słowa. Niechaj to będzie Twoje Słowo, a nie nasze. Amen. Moi drodzy, nie wiem, ilu z was w zeszłym roku brało udział w nabożeństwie. Możecie podnieść ręce, żebyśmy zobaczyli. Rozpoczęliśmy to nabożeństwo takim pięknym znakiem przywitania. Podaliśmy sobie dłonie, przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy, z jakich parafii przybywacie. Mnie się to strasznie podobało. Myślę, że dzisiaj możemy zrobić to samo i przywitać siebie wzajemnie, powiedzieć: fajnie, że tu jesteście, dobrze, że przyjechałaś, przyjechałeś. Przywitajcie się ze sobą. Po raz drugi. O, to za mnie? Konkurs? Mamy takie wspólne przywitanie, myślę, że raz co wejdzie tutaj w tradycję. Pozwólcie, że na początku podzielę się z wami takimi moimi skojarzeniami, prywatnymi skojarzeniami, to moje dobro własne, z tym miejscem, z Równicą. Pierwsze moje skojarzenie związane jest z tym kamieniem, który tutaj stoi po mojej prawej stronie. Kojarzy mi się to z modlitwą uciekającego Jakuba, modlitwą i snem Jakuba, który miał, widział drabinę z nieba wstępujących i wstępujących aniołów, i później przymierze, które w tym miejscu, które nazwał Betel, miejscem modlitwy.
razem z Bogiem zawiera. Pan Bóg mówi, rozmnożę cię jak proch ziemi, jeśli będziesz mi służył. Drugie skojarzenie to właśnie to, które przed chwilą, historia, którą przed chwilą wam przeczytałem, wyjętą z drugiej księgi Mojżeszowej. Spotkanie Mojżesza z Bogiem w krzaku gorejącym. Wspólny mianownik tych dwóch historii jest ucieczką. Ucieczka jest wspólnym mianownikiem zarówno dla Jakuba, który ucieka przed swoim bratem, ucieka przed swoją przeszłością, przed tym, co złego zrobił w swoim życiu. Mojżesz również uciekał. Uciekał, musiał się schronić, ponieważ zabił człowieka. Wiedział, że czeka go za ten czyn również kara śmierci. I również ucieczka była wspólnym mianownikiem naszych praojców i pramatek, którzy tu się gromadzili, uciekając przed prześladowaniami, uciekając przed tymi, którzy gnębili, którzy szukali tych, którzy przynależeli do wiary ewangelickiej, którzy przyznawali się, że są luteranami. Oni tu spotykali się po to, aby w spokoju, przy odrobinie chociażby wolności, którą dawały te góry, mogli być ze sobą razem w modlitwie, w słowie, w sakramencie ołtarza. Przed czym wy dziś uciekliście? Zadaliście sobie to pytanie, przed czym dziś uciekacie? Przed tłumem w miastach i szumem miast? Przed różnymi wydarzeniami, które mogły dziś mieć miejsce w waszych domach? Może uciekliśmy przed problemami, które gdzieś nagromadziły się do tego momentu naszego życia i chcieliśmy w wielkim zgromadzeniu, w wielkiej liczbie przeżyć coś, co niestety nam, ewangelikom, już tak rzadko się zdarza, aby w kilka tysięcy osób połączyć swoje serca, w kilka tysięcy osób na jednym nabożeństwie spotkać się, słuchać Bożego Słowa i razem wspólnie się pomodlić. Są różne motywy ucieczek, ale za każdym razem, czy w historii Jakuba, czy w historii Mojżesza, czy dziś w naszej historii, na naszej drodze staje Bóg. Na naszej drodze staje Bóg i zaczyna do nas przemawiać i powoływać nas do czegoś zupełnie nowego. Powoływać nas do nowej służby i do nowej pracy. Może jeszcze tego nie czujemy. Może jeszcze do nas nie dociera, że Bóg dziś do mnie mówi i kieruje swoje słowo. Powołuje cię. Powołuje cię, droga siostro, powołuje cię, drogi bracie, do tego, abyś wykonał zadanie, które chcę powierzyć tobie. Mojżesz otrzymał zadanie. Idź do Faraona i wyprowadź mój lud. Co odpowiedział? Kim jestem? Boże, kim ja jestem? Nie wiem, ilu z was ma dzieci czy wnuki. Jeżeli macie dwójkę albo trójkę albo jeszcze więcej, to gdy wyznaczacie tym dzieciom jakieś zadanie i kierujecie konkretne powołanie, zawołanie czy zadanie do jednego z nich, zawsze pyta, czemu ja? Czemu ja? A nie on, a nie ona. Mojżesz mówi, kim jestem? Mam 80 lat na karku. Nie umiem mówić. Uciekam. Uciekam, bo czeka mnie kara w tym kraju, do którego chcesz mnie posłać. A ty mówisz, masz tam pójść? Co powiedział Gedeon, gdy został przez Boga powołany? Jestem najmłodszy i pochodzę z najbiedniejszej rodziny rodu Manasesa. Bóg powiedział, idź i to wykonaj, bo ja będę z tobą. Co powiedział Izajasz, gdy został powołany? Jestem człowiekiem nieczystych warg i pochodzę z ludu nieczystych warg. Pan Bóg posłał anioła z rozżarzonym węglem, aby
oczyścił jego usta, aby zmazał jego winę i aby mógł wyruszyć i wykonać zadanie, które mu wyznaczył. Co powiedział Jeremiasz? Te słowa w szczególny sposób kieruje do najmłodszych spośród nas. Co powiedział Jeremiasz, gdy Bóg do niego przyszedł i powiedział: powołuję cię? Powiedział: jestem jeszcze za młody. Co powiedział Piotr, gdy Pan Jezus przyszedł powołać uczniów? Gdy zobaczył po nocy niepowodzeń w łowieniu ryb pełne sieci, urywające się sieci, powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem niegodnym, jestem człowiekiem grzesznym. Jeśli dziś chcecie takie wymówki powiedzieć naszemu Bogu i Jemu je przedstawić, jeśli tym chcecie powiedzieć: ja się nie nadaję, ja nie jestem wykształcony, ja jestem może kobietą, ja jestem niski, ja nie jestem bogaty, to Bóg tych uwag nie chce dziś słuchać, tych waszych wymówek. Mojżesz wymawiał się 4 razy. Pierwszy pyta, kim jestem, potem pyta, kto mnie posyła, jakie imię masz, Boże. To mu nie wystarcza. Mówi: jaki znak mi dasz, żeby uwierzyli? Ciągle zadaje Bogu pytania, bo chce powiedzieć: nie, nie pójdę. I na końcu mówi: przecież ja nie potrafię się wysłowić. Pan Bóg mówi: pośle ci Aarona. On będzie mówił za ciebie, a ty będziesz dla niego Bogiem w cudzysłowie. Tak mówi Bóg. Dziś Bóg chce nas wysłać do różnych zadań. Dziś Bóg chce nam powierzyć misję pracy w Jego Kościele na różnych polach. I potrzebuje nas wszystkich. Potrzebuje nas w naszych świątyniach murowanych, w których spotykamy się na nabożeństwach, bo gdy nas brakuje, to nie ma się z kim przywitać. Gdy ławka w prawo i w lewo, czy za nami i przed nami jest pusta, to nie mamy do kogo wyciągnąć ręki. A my nie mamy satysfakcji, że Słowo Boże przyciąga i gromadzi w dalszym ciągu tych, którzy uciekają przed problemami życia i którzy szukają gotowych, wspaniałych, płynących z Biblii rozwiązań dla naszych problemów życiowych, dla naszych sytuacji, w których się znaleźliśmy. Szukają ścieżki i wskazówki, jak iść w tym świecie dzisiaj, aby nie tylko uciekać, ale aby odmienić swój los i aby nasze życie parło do przodu i bylibyśmy usatysfakcjonowani nim, szczęśliwi, z uśmiechem na twarzy. Zauważyliście, że tak mało się uśmiechamy? Do siebie? Do innych? Bo każdy żyje w swoim świecie. Bo każdy ciągle mówi: ja się nie nadaję. Ja nie mam czasu, ja nie chcę. A Bóg mówi, tak jak mówi do Mojżesza: ja będę z tobą. Pan Bóg nie tłumaczy Mojżeszowi. Nie buduje długiego wykładu, w którym wyjaśnia mu krok po kroku, dlaczego nadaje się do tej misji, do której go wybrał. Pan Bóg mówi tylko 2 słowa, 3 słowa. Ja będę z tobą. Ja będę z tobą. Do jakiegokolwiek zadania Bóg was dziś posyła, do jakiegokolwiek zadania Bóg was dziś wybrał, On będzie z wami. A jeśli wszechmocny i potężny Bóg z nami, któż przeciwko nam? Żyjemy w trudnych czasach wolności. Wolności, której wszystko, mówi ten świat, nam wolno. Możecie robić, co chcecie i gdzie chcecie i jak chcecie. A Bóg chce nam dać inną wskazówkę. Ja wam daję wolność sobie. Gdybyście wsiedli do samolotu i widzieli, że miejsce kapitana zajmuje człowiek, a miejsce pierwszego oficera Pan Bóg, czy chcielibyście, żeby człowiek prowadził ten samolot, czy żeby Pan Bóg go prowadził? Myślę, że Pan Bóg. A my często w naszym życiu kierujemy się właśnie taką logiką. Ja będę prowadził, a Pan Bóg niech będzie moim pierwszym oficerem. Będziemy robić
krzyżowe sprawdzenie tego, czy wszystko działa na początku i na końcu, a w środku lotu ja będę kierować. Ewentualnie, gdy będą jakieś problemy, gdy coś wysiądzie, gdy trzeba będzie coś sprawdzić, czego ja sam nie ogarnę, wtedy będę prosił pierwszego oficera, aby mi pomógł. Pozwólcie Bogu zostać kapitanem waszego życia. Pozwólcie, żeby to Bóg kierował statkiem waszego życia. Pozwólcie, żeby to Bóg do was przemawiał. I co najważniejsze, zdejmijcie z nóg swoje obuwie, bo miejsce, na którym stoicie, jest ziemią świętą. Chciałem przyjść tu w sandałach, ale myślę, że moje dzieci nie przyszłyby wtedy ze mną. Chciałem zdjąć buty i stać tu boso, ale myślę, że o niczym innym później byście nie mówili, jak właśnie o tym, że ksiądz na różnicy stał boso, a nie o tym, co mówił i co do nas chciał powiedzieć. Dlatego tego nie zrobiłem. Ale wiecie, dlaczego Mojżesz musiał zdjąć swoje buty? Przed czym buty was dziś ochroniły, gdy schodziliście, czy wchodziliście do tego miejsca? Przed tym, żebyście mogli pokonać te trasy w miarę szybko, wygodnie, żebyście nie zranili swoich stóp. Mojżesz musiał zdjąć swoje buty, które dawały mu bezpieczeństwo. To znaczy on sobie wymyślił, że jest już bezpieczny. Dobrze mu jest paść te zwierzęta, które powierzył mu jego teść Jetro. Dobrze mu jest być w tym miejscu, ma tu żonę, ma swoje dzieci. Jest bezpieczny. Gdy zdjął buty, wiedział, że musi pójść. I musi pójść najkrótszą z dróg. Najkrótszą z dróg, żeby jego stopy nie ucierpiały. A droga, którą wyznaczył mu Bóg, była przed nim jeszcze bardzo długa. Gdy my ludzie chcemy zrobić coś głupiego, gdy chcemy zgrzeszyć i wiemy, czym jest grzech i że czym, którego będziemy chcieli się dopuścić, jest niemiły w oczach Boga, zdejmijmy buty. Zobaczycie, że połowa z was już w tym miejscu zrezygnuje. Połowa z was w tym miejscu już powie, ja nie zrobię kolejnych kroków, poranię sobie nogi i nie będzie to komfortowe dla mnie. Gdy będziecie chcieli wsiąść w auto, aby gdzieś się udać i zrobić coś złego, zdejmijcie buty i spróbujcie przejść tą samą drogą piechotą. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą, bo jest wam dana, jest nam dana przez Boga. Tu w tym miejscu i w tych miejscach, w których wy jesteście i uświęcacie swoją wiarą i działalnością Ducha Świętego. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Każde miejsce, wasz dom, wasze miejsce pracy, nasze świątynie i ta świątynia jest miejscem świętym, w którym Bóg do nas przemawia i w którym Bóg stoi ciągle obok nas. 2 lata temu do naszej parafii w Golasowicach przyjechała wycieczka z jednej z parafii. To nierzadko się zdarza takie wydarzenie. Jest dla nas wielkim wydarzeniem, gdy wycieczka z innej parafii zawita. W tej wycieczce był jeden z emerytowanych już księży naszego kościoła. Chodził bardzo niespokojny po tym kościele. Patrzył w każde miejsce. Szukał swojego miejsca, ławki. W końcu usiadł. Gdy wszyscy wychodzili, powiedział, chcę się z wami podzielić pewną historią. Chcę wam jeszcze coś opowiedzieć. W tym miejscu 50 czy 60 lat, teraz już nie pamiętam temu, byłem na pamiątce poświęcenia kościoła, u nas to się nazywa Wawrzyniec. I wtedy usłyszałem kazanie księdza, którego już praktycznie nie pamiętam, ale pamiętam parę słów, które w czasie tego kazania padły. Ten ksiądz powiedział, Bóg ciebie dziś powołuje. I wiedziałem, mówi ten ksiądz, byłem po maturze, wiedziałem, że muszę pójść na studia teologiczne. To, że tu dziś jesteście, nie jest dziełem przypadku. To, że dziś tu udaliście się w drogę, uciekając, czy też przychodząc z czystej przyjemności, nie jest dziełem przypadku. Bóg was dziś tu powołał i Bóg dziś do was kieruje swoje słowo. Spróbujcie w tym świecie, który zagłusza nas,
tym świecie, który jest tak głośny i tak krzyczy, spróbujcie wsłuchać się w te słowa szeptu. Powołuję Cię. Może są tu dziś młodzi ludzie, którzy usłyszą głos zaproszenia do tego, aby wstąpili w nasze szeregi duchowne. Pójdą na studia teologiczne. Ale to nie ja was dziś powołuję, żaden z księży, ale powołuje was Bóg, który ma taką moc i który ma taką siłę. Może są wśród nas dziś tacy, którzy postanowią wstąpić do naszych chórów kościelnych i je zasilić. Może będzie to głos powołania do służby diakonijnej, do służby wśród dzieci. Może to będzie głos, który odmieni moje dotychczasowe stosunki i relacje z moją parafią i kościołem, moje życie w nabożeństwach, w modlitwach, w spotkaniach, których jest przecież tak wiele, których możemy spotkać, bliskie i drogie nam osoby, z którymi możemy wspólnie przeżywać to, co Pan Bóg najlepszego dla nas tu na tej ziemi zgotował. Nie zatwardzajcie swoich serc, nie zamykajcie swoich uszu, słuchajcie się w głos powołania, bo Bóg chce wyprowadzić z was od tego, przed czym uciekacie, do tego, co piękne i wspaniałe, do społeczności z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem w żarze i mocy Ducha Świętego. Zostańcie z Bogiem, niech Pan Bóg wam w obfitości wszystkich błogosławi. Módlmy się. Boże, jeśli dziś Twoje słowo spowodowało we mnie przemianę, to dziękuję Ci za to. Boże, jeśli dziś Twoje słowo do mnie przemówiło, to sprawa, by Duch Święty pomógł je zrealizować i wypełnić w moim powołaniu, misji, służbie dla innych, nie tylko dla siebie. My często, Panie, wykręcamy się. My często znajdujemy tysiące wymówek, aby nie pójść tam, gdzie Ty nas posyłasz, aby nie zrobić tego, czego Ty chciałbyś, abyśmy wykonali. Pozwól, Panie, abyśmy zamknęli stare rozdziały naszego życia i rozpoczęli nowe życie w Tobie, nawróceni do Ciebie, skierowani swoimi oczyma na Ciebie, podążali za Twoimi wskazówkami i Twoim słowem. Prosimy Cię, Panie, o każdą i każdego z nas, których tu zebrałeś. Ale jesteśmy też myślami z tymi, których tu dziś zabrakło, których tu dziś nie ma, którzy znaleźli jeszcze inne wymówki, aby nie wybrać się w drogę i nie przyjść tutaj. Dziękujemy za naszych praojców i pramatki, którzy się tu gromadzili. Ale wiemy, że teraz na nas spoczywa ciężar, na nas spoczywa obowiązek, aby wiara w Ciebie była przekazana kolejnym pokoleniom w tych czasach wolności, w czasach, gdy niczego praktycznie nam już nie brakuje. Dlatego odnawiaj nas poprzez Ducha Twego Świętego, wlewaj żar Twojego Ducha w nasze serca i w nasze myśli. Sprawiaj, abyśmy odżyli na nowo, abyśmy byli jak ten potok nawadniający suchą ziemię. Prosimy Cię, Panie, o nasz Kościół, o wszystkich, których powołałeś do Niego. Prosimy Cię o rodziców, którzy wychowują dzieci, aby były dla nich dobrym przykładem. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli w tym miejscu i w wszystkich miejscach, do których nas posłałeś, spotykać się jakoś na ziemi świętej, Tobie poświęconej i tam oddawać Tobie cześć, uwielbienie i chwałę. Przyjmij ją od nas, bądź jest Bogiem miłości, Bogiem radości, Bogiem szczęścia, Bogiem uśmiechu. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.